A suspected Russian missile breached NATO member Poland's airspace on December 29, as reported by the Polish Armed Forces. The object spent less than 3 minutes in Polish territory, covering 40 kilometers before likely returning to Ukraine, General Maciej Klisz, the operational commander of the Polish Army, said. Despite monitoring its entire flight path, no action was taken against the missile. This incident occurred amid a significant overnight Russian attack on Ukraine, involving 158 drones and missiles targeting critical infrastructure. Polish authorities have mobilized emergency services to investigate, with no reported casualties. Private broadcaster TV Republika reported on Friday a search near Hrubieszów in southern Poland. Reuters could not immediately verify this, but footage from private broadcaster TVN showed soldiers patrolling in the nearby town of Sosnowa Duboa. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, oczywiście dziękujemy za cierpliwość. Rakieta rosyjska wtargnęła w przestrzeń polską powietrzną. Była przez nas śledzona radarowo, opuściła tą, również tą przestrzeń. Mamy na to potwierdzenie radarowe, narodowe i sojusznicze. Z drugiej strony, szanowni państwo, to jest tylko technika, podchodzimy do niej z pewnym dystansem, dlatego postanowiliśmy to również zweryfikować na ziemi, dlatego skierowaliśmy grupy, które mają zweryfikować stwierdzony tor lotu pocisku, czy aby nie doszło do jakiejś pomyłki od strony technicznej. Lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Rzeczywiście, rakieta przekroczyła terytorium Polski. Powiem więcej, skierowaliśmy siły, samoloty, które miały ją przechwycić i w razie potrzeby zestrzelić. Ale zarówno jej czas przebywania na terenie Polski, sposób, w jaki manewrowała, jakby uniemożliwiły wykonanie po prostu tego manewru. Dlatego rakieta zdążyła opuścić terytorium Polski. Około 400 km mamy naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast tak jak powiedział pan premier, tak jak powiedział pan generał, rakieta była na całym torze lotu była śledzona. W związku z wykonywanymi przez nią manewrami, o których państwo pytacie, ona opuszczała przestrzeń powietrzną Polski. W związku z tym ja jako dowódca operacyjny nie podjąłem żadnej decyzji w stosunku do tego obiektu. Po powzięciu informacji. Wszystkie działania, które zostały podjęte, zgodnie z algorytmem postępowania, czyli zgodnie z tym schematem postępowania w takich sytuacjach. Zadziałały systemy i polskie, i nasze sojusznicze. Z sojusznikami jesteśmy w stałym kontakcie. Wszystkie elementy związane z bezpieczeństwem Polski, z działaniem Wojska Polskiego oraz cywilną kontrolą nad armią i wymianą informacji, uzupełnianiem siebie, zadziałały jak najlepiej.